nie cztero, a dwukołowce opanowały dziś Tor Poznań. Młodzi adepci kolarstwa ścigali się w ogólnopolskim małym wyścigu pokoju już po raz 63. Od 20 lat zawody są również okazją do świętowania wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. I na Cytadeli nawet się ścigaliśmy i wokół Malty. Natomiast teraz wiadomo, z racji dużego natężenia ruchu robimy to na Torze Poznań i pięknie to wychodzi, bezpieczeństwo. Zawody, w których bierze udział ponad 250 uczestników i uczestniczek, rozłożone są na 3 etapy, które potrwają do jutra. W kategorii młodzik, młodziczka jest jeden wyścig dzisiaj. I w kategorii żak, żakini jest również jeden wyścig dzisiaj, to jest pierwszy etap. Jutro rano mamy czasówkę dla wszystkich na jedno okrążenie. No i etap trzeci, rozstrzygający, będzie również jutro po południu. W Przeźmierowie, tym razem na własnych nogach, ponad 200 biegaczy wzięło udział w biegu unijnym na dystansie 5 lub 10 kilometrów. Po przekroczeniu linii mety na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka. Mieliśmy jeszcze dodatkowo taki duży tort dla tych wszystkich zawodników i kibiców, też z okazji 20-lecia, także mam nadzieję, że wszystkim smakowało. Najmłodsi, którzy nie mogli wziąć udziału w zawodach, stawiali sobie wyzwania w dmuchanych zamkach czy na minitorze przeszkód, a to za sprawą pikniku europejskiego. Jak mówią pytani przez nas rodzice, nie żałują, że weekend majowy spędzają na pikniku. Wie pan co, no myślę, że tak, dzieciaki fajnie się bawią. Przede wszystkim naszemu dziecku się podoba. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. A rodzicom się wtedy podoba, kiedy się dziecku podoba. Dla mojej tam czterolatki to fakt, że ma, wiesz, przestrzeń wielką. Gmina Tarnowo Podgórne planuje dalsze obchody wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które potrwają do 5 maja. Paweł Głuszyński, Puls Dnia.